Chcąc zaspokoić swój popęd seksualny, mordował kobiety, a następnie wycinał ich narządy płciowe, które przyszywał do manekina. Co więcej, w tym samym celu wykopywał zwłoki z poznańskiego cmentarza. Mężczyzna od dziecka cierpiał na zaburzenia psychiczne, które z czasem uczyniły z niego seryjnego mordercę i nekrofila. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Edmunda Kolanowskiego, chyba najbardziej znanego mordercy w historii Poznania, który na swoje ofiary polował w czasach PRL-u. Edmund Kolanowski przyszedł na świat 24 października 1947 roku jako drugi syn państwa Kolanowskich. Jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych. Chłopcu brakowało przede wszystkim miłości matki, która nie potrafiła sobie poradzić ze śmiercią starszego syna, Andrzeja. Razem z Edmundem jeździła odwiedzać jego grób na cmentarzu w Miłostowie, co mogło mieć wpływ na jego późniejsze zachowania. Kobieta obwiniała małego Edmunda o śmierć starszego brata. Czuła do niego niechęć i nienawiść. Do tego stopnia, że potrafiła mówić chłopcu, że żałuje, iż nie utopiła go w pierwszej kąpieli. Podobnie traktował go ojciec, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz. Mężczyzna nie radził sobie z rzeczywistością i spokój odnajdywał w alkoholu. Pijąc dużo, robił się agresywny, co zazwyczaj kończyło się biciem żony i małego Edmunda, który stawał w obronie matki. Takie dzieciństwo odcisnęło na jego psychice duże piętno. Edmund był nieśmiały i zamknięty w sobie. Nie potrafił nawiązywać relacji z rówieśnikami, tym bardziej, że całe dzieciństwo spędził w domu z matką. Kiedy poszedł do szkoły, zaczęły się u niego problemy dermatologiczne. Chłopiec borykał się z sączącymi się pryszczami, a jego twarz pokryta była licznymi stróbkami po rozdrapanych wcześniej zmianach skórnych. Dzieci nie chciały się z nim bawić. Można powiedzieć, że wręcz bały się go. Jednak problemy z rówieśnikami nie były jedynymi. Edmund nie radził sobie też z nauką. Powtarzał pierwszą klasę, a także trzecią i piątą. Również jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. Do domu wracał często z uwagami odnośnie jego niestosownego zachowania. Z czasem uznano go za chorego psychicznie i umieszczono w specjalnym zakładzie dla psychicznie chorych, w którym miał przebywać do ukończenia szkoły podstawowej. Oprócz normalnych lekcji, młody Edmund z zainteresowaniem obserwował sekcje zwłok odbywające się w pobliskim prosektorium. Oczywiście nie były to zajęcia wchodzące w skład szkolnych obowiązków. Chłopiec wraz z kolegami podczas przerw wdrapywał się na drzewo naprzeciw jego okien. W ten sposób Edmund obojętniał na widok martwego ludzkiego ciała, które z czasem nie robiły na nim żadnego wrażenia. Oprócz tego chłopcy z ogromnym zapałem bawili się na pobliskim poniemieckim cmentarzu, na którym nie brakowało grobowców idealnych na kryjówki. Również na późniejszych etapach edukacji Edmundowi
nie wiodło się najlepiej. W zawodówce na koniec pierwszego półrocza ze wszystkich przedmiotów miał dwójki, których nie poprawił do końca roku szkolnego, przez co został wyrzucony ze szkoły przez jej dyrektora. Matka nie mogła patrzeć na nieróbstwo syna i wysłała go prywatnie do elektryka na przyuczenie fachu. W wieku 15 lat, wraz z coraz bardziej szalejącymi hormonami, zaczął interesować się dziewczynami. Jednak świadomy swojego wyglądu, nawet nie próbował zaprosić żadnej z koleżanek na spotkanie. Dlatego właśnie zaczął jeździć w pobliże Poznańskiej Akademii Medycznej, gdzie z ukrycia czaił się na studentki, a następnie łapał je za biust i pośladki, czasami wkładając ręce pod ich spódnice czy sukienki. Jego napięcie rosło na równi ze wstydem, przez co Edmund próbował popełnić samobójstwo, wbijając sobie nóż w brzuch. Nastolatek został uratowany przez chirurgów. Jednak nawet wtedy na horyzoncie nie pojawił się żaden psychiatra, który mógłby pomóc chłopcu zrozumieć siebie, a także pozostać lub stać się osobą przy zdrowych zmysłach. Już wtedy Edmund, który nie potrafił rozmawiać z dziewczynami, próbował sobie poradzić w inny sposób, który zaspokoiłby jego popęd. Z podwórek kradł damską bieliznę, która suszyła się na sznurkach. Zabierał ją do domu i ubierał. Tak przebrany zaspokajał swoje pragnienia. Z czasem bielizny było tak dużo, że zaczął ukrywać majtki i biustonosze w szopie na podwórku. W wieku 22 lat odbył swój pierwszy stosunek seksualny z prostytutką. Oprócz zaspokojenia potrzeb, Edmund otrzymał od kobiety również lekcje z wychowania seksualnego, co dodało mu pewności siebie. W końcu, w 1970 roku, Edmund Kolanowski ożenił się z Zofią, która była salową w szpitalu miejskim. Młode małżeństwo zamieszkało w małym mieszkaniu, które dzieliło z dwoma staruszkami. Po roku jedna z nich zmarła w swoim pokoju. Widok zwłok najprawdopodobniej wywołał w Edmundzie uśpione pragnienia i fantazje, bowiem mężczyzna nie bał się trupa, lecz ten go pociągał. Tak bardzo, że nie mógł się powstrzymać i wszedł do pokoju, w którym leżały zwłoki. Według późniejszych zeznań Edmund odkrył prześcieradło, w które zawinięte było ciało sąsiadki, po czym zaczął je dotykać. To doświadczenie pchnęło go do pierwszej profanacji zwłok na cmentarzu, którego dopuścił się w wieku 25 lat. Jak mówił podczas przesłuchania, wybrał najświeższy grób, z którego wykopał trumnę i odchylił jej wieko. Następnie zaczął się onanizować, a po wszystkim po prostu zamknął trumnę i zakopał z powrotem. 27 lutego 1982 roku na cmentarnej kaplicy w Naramowicach odbywał się pogrzeb 69-letniej Katarzyny P. W jakim szoku musiała być rodzina zmarłej, kiedy po otwarciu trumny okazało się, że w środku nie ma ciała. W trumnie znajdowała się jedynie książeczka do nabożeństwa, różaniec i pantofle należące do zmarłej. Co ciekawe, jeszcze dzień wcześniej Katarzyna P. leżała w trumnie z owymi butami na stopach i z różańcem owiniętym wokół dłoni. Dopiero po kilku dniach w niedalekim polu znaleziono nagie ciało kobiety. Jednak nie było to najbardziej przerażające.
Najbardziej przerażający fakt był taki, iż osoba, która ukradła zwłoki, wycięła piersi i narządy płciowe zmarłej. Mimo tak okrutnej praktyki w czasach cenzury, informacje te nie ujrzały światła dziennego i nikt nie dowiedział się o obrzydliwym dewiancie grasującym na cmentarzu. Jednak kolejnej zbrodni, do której doszło pół roku później, nie dało się już ukryć. 11-letnia Alinka po powrocie do domu ze szkoły jak zwykle pojechała na czerwonym składaku na pobliską łąkę, aby zerwać trochę trawy dla królików. Zazwyczaj wracała do godziny. Maksymalnie w ciągu dwóch była z powrotem w domu. Jednak tym razem nie wróciła na noc. Zaniepokojony ojciec udał się na komisariat milicji na Starym Mieście w Poznaniu. Na poszukiwanie dziewczynki wyruszyło od razu 40 milicjantów z psami tropiącymi. Jednak 11-latki nie odnaleziono. Płetwonurkowie sprawdzali okoliczne stawy i gliniaki. Oprócz poszukiwań wystosowano również apel w dzienniku telewizyjnym. W końcu, po miesiącu od zaginięcia, 15 grudnia 1982 roku, znaleziono martwą Alinkę na nasypie kolejowym, rozebraną i z obrażeniami. Dokładnie takimi samymi, jak na ciele Katarzyny P. Milicja dostała ważne zadanie. Znaleźć nekrofila, którego nic nie było w stanie powstrzymać przed spełnieniem swoich chorych fantazji. W tym samym czasie przybywało sygnałów o przypadkach bezczeszczenia zwłok na poznańskich cmentarzach. Milicja zaczęła obstawiać kolejne poznańskie nekropolie. Zakładano też, że nekrofil jest drobnej budowy ciała i średniego wzrostu. Udało się też zabezpieczyć ślady butów, które zostawił po sobie poszukiwany mężczyzna. W końcu w nocy z 6 na 7 maja w 1983 roku Kolanowski prawie wpadł w ręce milicjantów, którzy na widok zapalającego świeczkę mężczyzny rzucili się, by ująć nieznajomego. Jednak ten znał cmentarne ścieżki o wiele lepiej od organów ścigania i udało mu się uciec. Rozkopany grób potwierdził jednak, iż uciekinier był tym, kogo poszukiwali. Na miejsce zostało wezwane wsparcie w postaci profilerów, którzy założyli, że zabójca dziewczynki najprawdopodobniej pracuje w fabryce produkującej kosmetyki Polena, ponieważ przy grobie znaleziono beżowy papier z takim napisem. Albo mógł też pracować w drukarni, w której drukowany jest papier dla Poleny. Rozpoczęto więc obserwacje pracujących w zakładach mężczyzn. Szczególnie podejrzani byli ci ze świeżymi śladami zranień na twarzy. Milicjanci byli pewni, że uciekinier, przedzierając się przez cmentarne krzaki, na pewno się pokaleczył. I rzeczywiście, był to dobry trop, gdyż jeden z pracowników miał ślady zacięcia na twarzy, które na pewno nie powstały wskutek golenia. Ponadto rozmiar jego buta zgadzał się z zabezpieczonymi na cmentarzach śladami butów. Kolanowskiego zatrzymano 16 maja 1983 roku w pracy. Sprawdzono wówczas, iż przez 7 lat przebywał w więzieniu za napastowanie kobiet i próbę gwałtu. To dodatkowo potwierdziło, że to właśnie jego poszukiwali. Zaskoczony Edmund zresztą sam przyznał się do 3 aktów profanacji zwłok na cmentarzu
na Miłostowie. Jednak nie przyznał się ani do bezczeszczenia zwłok na cmentarzu w Naramowicach, ani do zabójstwa 11-letniej Alinki. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy jedna ekipa milicyjna przyjechała zatrzymać Kolanowskiego w pracy, druga wchodziła do jego mieszkania, by zrobić rewizję. I znalazła w piecu resztki ludzkich ciał. Kolanowski nie mieszkał sam. Co prawda, jego żona rozwiodła się z nim jeszcze podczas jego pobytu w więzieniu. Zabroniła mu też kontaktu z obiema córkami. Jednak Edmund związany był już z niejaką Gabrielą, z którą miał trzecią córkę. Kobieta została wezwana na komendę milicji następnego dnia po zatrzymaniu konkubenta. Zeznała przed oficerem, że Edmund dobrze traktował ją i dziecko. Nie pił alkoholu, nie zdradzał, ani nie bił. Po chwili jednak przypomniała sobie, że pewnego razu znalazła w piecu ludzkie szczątki. Przerażona zapytała partnera, co to jest. Na co zirytowany mężczyzna odpowiedział, że wykopuje ciała z grobów, ale lepiej, żeby ją to nie interesowało, bo będzie kolejna. Kobieta była przerażona i przestała drążyć. Milicja oprócz gromadzenia dowodów obciążających Kolanowskiego rozpoczęła poszukiwania podobnych przypadków na terenie całego kraju. Odkryto wówczas, że 16 maja 1981 roku w Wawrze, koło Warszawy, zamordowano 21-letnią Hannę S., której ciało po śmierci okaleczono w taki sam sposób jak Katarzyny P. i Alinki. Kolejny przypadek zgłoszono z kolei w Nowej Soli, gdzie w nocy z 27 na 28 lipca 1980 roku w kaplicy na cmentarzu sprofanowano zwłoki starszej kobiety. Również w wyjątkowo charakterystyczny sposób. Mimo coraz większej ilości dowodów i oskarżeń, Edmund nie odzywał się i milczał. Dopiero 4 miesiące po odwiedzinach matki, która, jak się później okazało, zmusiła syna do zeznań, pod groźbą utraty jej miłości i kontaktu z nią, Kolanowski, przyparty do muru, przyznał się do zabicia 11-latki, a także do profanacji zwłok Katarzyny P. W październiku tego samego roku Edmund Kolanowski przyznał się też do zabójstwa Hanny S. w Wawrze oraz do profanacji zwłok w kaplicy cmentarnej w Nowej Soli. Powiedział też śledczym, dlaczego okaleczał zwłoki. Chciał w ten sposób zaspokoić swoje popędy seksualne. Martwym kobietom wycinał piersi i narządy płciowe, aby przyszywać je do manekinów, które sam robił z rajstop, majtek i biustonoszy partnerki. Trzymał je w schowku na trzecim piętrze budynku, w którym mieszkali. Manekiny z przeszytymi narządami prawdziwych kobiet służyły mu do uprawiania seksu. Wcześniej wykorzystywał w tym celu gąbki, jednak nie przyniosły mu one takiej satysfakcji jak ludzkie narządy. Po roku, kiedy zeznawał przed sądem, padły takie słowa. Wkładałem członek do przyszytych narządów, wykonując ruchy posuwiste, aż do wytrysku nasienia. Po 2-3 dniach narządy odpruwałem i paliłem w piecu kaflowym w pokoju. Lalkę rozwalałem i wyrzucałem do śmietnika. Edmund Kolanowski został skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano rok później,
dnia 28 lipca. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.